Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi powitać podczas konferencji prasowej 21. Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczególnie miło witam koordynatorki tej szkoły, 21. edycji Szkoły Liderów, panią Magdalenę Tchórznicką oraz panią Hankę Nowicką. Równie ciepło witam panią Iwonę Dybus-Grasicką. Witam pana Adama Kościelczuka, pana Borysa Martela oraz Piotra Pałczyńskiego. A dla nas wszystkich uczestników 21. szkoły, naszych kochanych asystentów. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, uczestnicy 21. Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i chcielibyśmy Państwu zaprezentować projekt przygotowany właśnie przez nas, przez uczestników tej szkoły. Jest to projekt społeczny, którego celem jest zmniejszenie i zaprezentowanie problemu mowy nienawiści. Hasłem przewodnim jest hasło zszyjmy Polskę, zszyj Polskę. Tak, aby każdy z nas zszywał Polskę. Bardzo serdecznie poproszę teraz Karolinę Musielak o zaprezentowanie szczegółów tego projektu. Dobry wieczór. Na 21. Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego wydarzyło się naprawdę wiele. Naprawdę wiele. Jednak to, co jest dla nas istotne, to, co się wydarzyło, to okazało się, że pomimo naszych różnic, czy to politycznych, czy światopoglądowych, wielu, wielu innych, potrafiliśmy razem ze sobą rozmawiać w tak kulturalny sposób, w jaki naprawdę niewiele osób potrafi. I to jest nasz pozytywny wirus. To jest coś, czego nie możemy zostawić tylko dla siebie. Weźcie to, bierzcie i posyłajcie w świat. Przygotowaliśmy dla Was kampanię społeczną, kampanię Zszyj Polskę, dzięki której będziecie w stanie, dzięki naszym narzędziom, pokazywać dalej ludziom, dlaczego nie wolno tolerować mowy nienawiści. Mając świadomość, że rzeczywiście potrafimy ze sobą rozmawiać, w tym momencie jesteśmy w stanie Wam pokazać, jak kontrolować tak naprawdę tych ludzi, którzy w życiu publicznym mówią do siebie z pełną nienawiścią. Na naszym Facebooku Zszyj Polskę znajdziecie szereg narzędzi, w tym spot telewizyjny, spot radiowy, grę miejską i grę planszową, dzięki którym będziecie w stanie bezkosztowo zaimplementować to w swoich środowiskach. Także co mi więcej pozostało, bierzcie naszego wirusa i rozsyłajcie go dalej. Dzięki. Bardzo dziękuję, Karolino. No właśnie, Szkoła Liderów to taka bardzo specyficzna organizacja, instytucja, bo to już nie tylko ten spęd 10-dniowy, bardzo ciężki dla uczestników, wymyślona przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, podczas której uczyliśmy się przeróżnych form ekspresji, przeróżnych form prezentacji naszych myśli. Ten wspólny projekt Zszyj Polskę został zrealizowany, tak jak powiedziała Karolina, w czterech formach. Teraz zaprezentujemy te formy. Najpierw wysłuchajmy klipu radiowego, który trafi do stacji radiowych i który będzie można słuchać. Mamy drobne problemy techniczne, ale to urok każdej konferencji. To był spot radiowy, natomiast teraz bardziej aktywna forma, gra planszowa i poproszę panią Hannę Mariel o zaprezentowanie założeń tejże gry. Dobry wieczór Państwu. Gra planszowa w takiej nowszej odsłonie, mianowicie w odsłonie Print and Play, czyli dostępna w wersji online gotowego projektu, który każdy dla własnych potrzeb może sobie wydrukować. I
w zakres gry wchodzi plansza, której tutaj koncepcja tylko taka odręczna, niestety, ponieważ ze względu na drukarkę nie mogliśmy w pełnej możliwości jej wydrukowania. Instrukcja do gry, a także karty do gry. Gra jest dla dzieciaków w wieku gimnazjalnym, może być również zaadaptowana dla dzieciaków trochę starszych, jeżeli nauczyciel będzie miał lub osoba prowadząca zajęcia będzie miała taką potrzebę. Do gry zapraszamy zespoły. Jest to gra kooperacyjna, także wymaga współpracy. Poruszamy się po planszy wzdłuż rozdartej Polski i pokonując kolejno poszczególne pola, dokonujemy zszycia Polski. Podczas gry można trafić na miejsca zapalne. To są miejsca, w których spotkaliśmy się z agresją, spotkaliśmy się z mową nienawiści. I w takim miejscu zapalnym jest zadanie do wykonania. Zadanie, które polega na przeciwstawnej domowej nienawiści akcji. Są też trzy pola bonus, które wymagają dodatkowej współpracy i kooperacji, ponieważ należy do wykonania zadania zaprosić kogoś z drużyny przeciwnej. Na wykonanie zadań oczywiście jest określony czas. Wygrywa drużyna, której się pierwszej uda oczywiście Polskę zszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. A teraz kolejny multimedialny element naszej kampanii, czyli spot telewizyjny. Zobaczmy go. Zapraszam kolegę Witka Olszyka, który zaprezentuje kolejny element kampanii, czyli grę miejską. Dobry wieczór. W ramach 21. Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego opracowaliśmy scenariusz gry miejskiej Zszyj Polskę. Scenariusz gry oraz wstępne informacje znajdują się na naszej stronie na Facebooku. Zachęcamy do udziału każdą osobę, której celem jest realizacja oraz likwidacja mowy nienawiści w Polsce. Budżet na ten projekt jest praktycznie darmowy. Każda osoba może to zrealizować w swoim mieście oraz zachęcamy do wprowadzania modyfikacji, ponieważ ona ma być celem oraz impulsem do zmienienia Polski na lepsze. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Witku. A teraz poproszę o kilka slajdów, które będą pokazywały efekty naszej pracy. Po pierwsze, powstał hash na Twitterze Zszyj Polskę. Właśnie go widzimy. Za chwilę odpali. Ruszył adres mailowy zszyjpolskę@gmail.com, pod którym będziemy mogli zbierać różnego rodzaju opinie o naszym projekcie, o naszej kampanii. Powstał fanpage na Facebooku Zszyj Polskę. I jeszcze raz konto na Twitterze. Docelowo powstanie domena www.zszyjpolskę.pl. Jeszcze nie została zarejestrowana, ale już nad tym czuwamy. Partnerem, patronatem projektu jest Stowarzyszenie Szkoła Liderów, a dokładnie 21. Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. No i teraz, proszę Państwa, szczególny moment. Mówimy, że Twitter, że Facebook. Pokażmy, Facebook już działa. Proszę bardzo, już nawet 33 osoby polubiły w czasie tej konferencji. Bardzo dziękujemy.
A to jest moment szczególny. I tutaj szczególne podziękowania dla wszystkich uczestników 21 Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Nasz projekt rusza w sieć. Poproszę o pierwszy tweet. Za przybycie. Materiały prasowe oraz materiały audiowizualne zostały dziennikarzom już przekazane.